Thank you.
naszym przyjaciołom takie zadanie, żebyśmy oni narysowali coś, co się kojarzą o Ukrainie. Czyli mieliśmy takie, no, tak sporo takich rysunków i większość niestety narysowała, że to jest Kliczko, to jest Kijów, to jest takich, no, takich rzeczy, ale nigdy nie rysowali takich tych rzeczy, które to są najważniejsze, czyli Salo. No jedynie pani Ania rysowała barsz, to jest, no tak, no, super, czyli nasza taka firmowa zupa, to jest barsz. Państwo może też widzi, kto nie widzi. Taka... To niech grupa powie, jak jest barsz, jak ten barsz. Czyli jest taki firmowy z kartoflą, czyli, no, dużo są takich ingredientów, nie? Jak nazywa się pani ławka? Słuchajcie, bo też nie ma nauki. To nazywa się wareniki, nie? Tak. No właśnie nauczyliśmy języka ukraińskiego troszeczkę, więc co znamy z ukraińskiego? To samo powiedzieć. To samo powiedzieć. Nie. Marta, chłopiec. Czyli chłopak to jest chłopczyk. Mnie nazywa Albina. Czyli mam na imię, to będzie Madeleine. Tak? No ale są takich dużo rzeczy. Nie udało nam się dużo tak zrobić, ale niestety co mamy, to mamy, więc... tak. Jak jest flaga? Flaga to jest prapor. 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 A jakich kolorów jest prapor? Niebieski i zielony, nie żółty. A czemu tak? Bo niebo i ziemia. A, niektórzy rysowali Czernobyl. Niektórzy rysowali Czernobyl. To jest, no, taki był baba. Wiem, co to śmierć w tym roku, nie? Trzeci dzieci. Dimitri. Co tam jeszcze było? Jeszcze taka, mamy jeszcze wyszywankę, czyli takie narodowe ubranie, gdzie, no, jest taki, no, może być biała, może być czarna oraz ornamenty tutaj po środku i więc to jest nasza taka narodowa, narodowe nasze ubranie. Jak nazywa się w dobra, dziękujemy grupie z Ukrainy, a teraz pokażcie to, czego nauczyli was.